Rozdajemy nagrody. Brawo! 18 kategoriach, które byśmy sobie wybrali. Nominacje były ogłoszone w internecie, więc zapewne Państwo znają częściowo te nominacje. Będą tutaj pokazywane. One uległy drobnej zmianie z pewnych powodów. Od razu to powiem, żeby było jasne. Wycofaliśmy dwie nagrody, mianowicie lider wśród cyfrowych operatorów kablowych oraz najlepszy odbiornik z Ethernetem. Dlatego, że uznaliśmy, że operatorzy kablowi jakoś do naszych targów się nie kleją. A jeżeli chodzi o odbiorniki z Ethernetem, to coraz częściej się okazuje, że te odbiorniki są już wszystkie z Ethernetem albo będą z Ethernetem. Więc po prostu nie ma sensu rozdzielać tych kategorii. Za to przyznaliśmy wyróżnienie jednej z firm, które będzie na końcu. To tak wyjątkowo. Zaczynamy od kanału tematycznego roku. Nominacje Państwo widzą. Rebel TV, Telewizja Puls i Telewizja Silesia. Wszystkie trzy stacje są polskie. A jaki to jest temat tej TV Puls? Czy to te... Wszystko. Czy to modlące, czy te gołe dziewczyny? Bo... Też. Na pewno te gołe. Spodziewałem się takiego pytania, to powiem tak, że uznaliśmy za stosowne nagrodzić takie naprawdę polskie kanały, a nie takie polskie przerabiane. Może tak. Polskie lice, tak. Więc w związku z tym wybraliśmy jako kanał nagrodzony w redakcji, wybraliśmy zdecydowanie kanał Rebel TV muzyczny. Nikt nie powie, że nie jest tematyczny. I teraz powiem taką małą anegdotkę na ten temat, sobie pozwolę. Otóż podczas dyskusji w redakcji na temat, komu by tu przyznać tą nagrodę, ponieważ w redakcji pracuje sporo młodych osób, okazało się, że praktycznie jednogłośnie prawie zostało to zagłosowane w ten sposób, że Rebel TV zdecydowanie, a dwóch właścicieli firmy nie zaprzeczyło. Jakoby, w związku z tym nagradzamy Rebel TV nagrodą jako kanał tematyczny roku. Zapraszamy przedstawiciela firmy For Fun TV do odebrania nagrody. Udzielam nagrodę? Wygłoszenie krótkiego podziękowania. A właśnie, nie ma mikrofonu. Nie ma, lepszy. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, czy nie. Ja dziękuję tej młodej części redakcji. Dziękuję, bo uznaję, że to nie jest tylko nagroda dla dobrej stacji, ale jest to nagroda przede wszystkim dla dobrej muzyki. Takiej muzyki jest w Polsce, jak na lekarstwo, oczywiście w mediach. Więc dzięki, słuchajcie dobrej muzy. Oglądajcie. Jaką puszczacie? Jaką? Bo ja tylko... Dziękujemy. Rokowa, alternatywna, najlepsza. Taka, w której nie ma dywana. Poszukiwana. Kolejną kategorią jest lider wśród operatorów. Tutaj jest krótka rozmowa. Są trzy platformy najbardziej znane w Polsce. Cyfra plus HD, Cyfrowy Polsat i Telewizja N. I tutaj wybraliśmy, po dyskusji wybraliśmy jednak Telewizję N. Powiem dlaczego. Moglibyśmy Kanal Plus wybrać, bo akurat mają 15-lecie istnienia. Moglibyśmy wybrać Cyfrowy Polsat, bo jest to największa platforma i zdecydowanie najszybciej się rozwijająca. Ale ze względu na rozwój technologiczny i wprowadzanie na rynek czegoś nowego ciągle, wybraliśmy jednak Telewizję N. Zapraszam przedstawiciela Telewizji N do odebrania nagrody. Przeczytałem dzisiaj na portalu Subkurier przy okazji informacji o wprowadzeniu przez ITI Nowy, czy cyfrowy dom, do nie ma znaczenia, modułu dla telewizji na kartę HD, że cuda się zdarzają, szkoda, że tak późno. Ja bym powiedział tak, w najlepszym możliwym czasie. Dziękuję. Gratuluję. Kolejnym dość istotną kategorią, wydaje mi się, w tym momencie jest najlepsza
wraca antena naziemna. Bez względu, czy ona jest dla DVB-T, czy dla analogu, ale uznaliśmy, że to jest taka trzecia kategoria najważniejsza. Tutaj nominacje są widoczne, Fracaro, Telewers, Telkom, Telmor. I tutaj po długich dyskusjach, testach różnych i tak dalej wybraliśmy dwie równorzędne nagrody, zdecydowaliśmy się przyznać, dla firmy Fracaro, dla Sigma 6 HD i dla Telewesza za dwie anteny Telewesz DAT HD i DAT HD Link. Zapraszam przedstawicieli firmy Telewesz i firmy Fracaro do odebrania statuetki. Kategorią jest najlepsza antena satelitarna, mała do 1 metra. Tutaj nominowanymi antenami są Korat 800 Pro HD, Samapal 80 SP aluminiowa i Fracaro Penta 85 stalowa i aluminiowa. Tutaj właściwie dyskusja była długa i nierzetelna, ale powiem tak, że właściwie to musielibyśmy dać 3 nagrody. Ale no nie możemy tak sobie robić, bo musielibyśmy za niedługo dać 10 nagród w tej kategorii, a to by było niemoralne. Prawda, więc zdecydowaliśmy się na przyznanie 2 nagród. Korat 800 Pro HD i Famaval 80 SP Alu. Zapraszamy przedstawicieli. Kolejną kategorią jest najlepsza duża antena satelitarna. Tutaj kategorie są równie widoczne. Antena Laminasa AS1500PM z Polarmontem. Technisat Satman 1200 i Triax TD 110. Właściwie to musielibyśmy sobie, jako w firmie Holek, sami moglibyśmy sobie przyznać nagrodę poniekąd za antenę Laminas 1500, bo Polarmont wykonaliśmy my z Leszkiem Wroną do tej anteny, ale to by była przesada. Antena Technisat jest fajną anteną, ale chyba za drogą. Zdecydowaliśmy się wybrać Triaxa TD 110. Zapraszamy przedstawiciela. Najlepszy dekoder platformy lub tuner z kieszenią na kartę kodową. ADB, dwa odbiorniki ADB, jeden dla telewizji na kartę zwykłe, drugi telewizja na kartę HD i technicjat CD też de facto dla telewizji na kartę. Chyba najbardziej popularne tego typu odbiorniki w Polsce. Tak naprawdę nie ma niezależnego odbiornika dla cyfry. Dekodery Polsatu no, na razie można powiedzieć delikatnie, że są jeszcze nieudane. Może kiedyś. Dekodery cyfry jako takie też jeszcze muszą się troszeczkę naprodukować. Wybraliśmy jednak dekoder ADB Datenka HD ze względu na to, że to jest dekoder combo, czyli oznacza, że ktoś myśli nad tym, żeby to było 2 w 1. W dobrej cenie. Zapraszamy przedstawiciela sprzedawcy.
bardzo krótko chciałem podziękować wszystkim tym, całej rzeszy ludzi, którzy stoją za tymi produktami, tymi, którzy je robią, projektują i ciężkie i długie godziny nad nimi spędzają. Dziękuję bardzo. A ja dodam za jakość i za niezawodność. Najlepszy element instalacji zbiorczej. Tutaj mamy konwerter Inverto Plegulca Quattro, jeden z najlepszych konwerterów w tej klasie sprzedawanych w Polsce. Multiswitch Technisata Giga Switch i Multiswitch Triaxa TMS. Oczywiście w różnym wykonaniu. Też musielibyśmy trzy nagrody dać, tak naprawdę, ale po dyskusji stwierdziliśmy, że damy nagrodę Triaxowi za całą gamę tych produktów. Technisat na razie ma jeszcze tych switchów trochę za mało i klienci, ja po drugie, jest to bardzo drogi sprzęt i niewiele zdążyło się jeszcze ich sprzedać. Zapraszam przedstawiciela Triaxa. Dziękuję bardzo.